Jestem zachwycony tym, raz, że przebiegiem tej współpracy. Oczywiście chętnie byłbym dłużej na zdjęciach tutaj, no ale cóż, jesteśmy ograniczeni środkami finansowymi, to jakby przed tym nie uciekniemy. Najchętniej całość zrobiłbym w Opolu, no ale to niestety było niemożliwe. Z wielu względów, już nie tylko finansowych, ale przede wszystkim organizacyjnych. To znaczy, trudno jest zgromadzić taką grupę ludzi, taką ilość aktorów, pogodzić ich terminy, jakby logistyka nie tyle nas przerosła, co była po prostu niewykonalna w terminach, w których realizowaliśmy serial. W związku z tym tylko pewien blok zdjęć był realizowany w Opolu. No cóż, chciałbym więcej jeszcze pokazać tego, co tu było. Po prostu nie wszystko zdążyłem, a apetyt pozostał. I przede wszystkim to, co nas cieszy, to zdjęcia z Opola, które są bardzo ładne. Cieszę się ogromnie, że książka na podstawie opolskiego pisarza, dziejąca się w Opolu, została tak pięknie sfilmowana i myślę, że trafi do milionów oglądających przed telewizorami nie tylko. To, że jesteśmy stolicą polskiej piosenki, to daje nam okazję spotykać wielkie gwiazdy polskiej piosenki, nie tylko na ulicach w czasie festiwalu, ale trochę też do tego przywykliśmy. Gwiazdy filmu, reżyserów fantastycznych, którzy też przy okazji takich produkcji filmowych uczestniczą, nie spotykamy w Opolu. Opole nie jest, nie było do tej pory przez wiele lat miejscem takim, w którym rozgrywały się sceny filmowe. Teraz się to udało, co bardzo cieszy. Czy to potoczy się jeszcze bardziej jak kula śniegowa? Nie wiem, natomiast cieszy mnie to, co w tej chwili, dlatego że w bardzo dobrych dwóch produkcjach serialowych Opole zostało umieszczone. Świetny odbiór i mieszkańców, i osób, które oglądają, przyjeżdżają już oglądać Opole, a na tym nam zależy. A to też pewien rodzaj inwestycji przecież kulturalnej. Tak, bardzo, bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. Dotrzeć do tylu widzów w jednym czasie wcale nie jest łatwo i nie jest tanio. W tym wypadku docieramy całym obrazem. Wielu jest tych, którzy to oglądają, więc są to naprawdę dobrze zainwestowane pieniądze. Jak się Pani pracowało w Opolu? Wiem, że chciałaby Pani też wystąpić solowo na festiwalu opolskim w amfiteatrze, ale tutaj amfiteatr nie grał. To Pan stwierdził, że być może powinnam. Ja bardzo chętnie i nie wiem, czy byłabym na to jeszcze gotowa, ale bardzo chętnie, być może kiedyś w przyszłości taki koncert, jeżeli by się zdarzył, to bardzo bym się z tego cieszyła. Natomiast sama współpraca z Opolem i w ogóle praca tutaj, poza tym, że już na szczęście znałam to miasto i miałam swoje wydeptane ścieżki, nawet udało mi się kolegów gdzieś tam ze sobą zabrać w jakieś swoje ulubione miejsca. No, mieliśmy cudowną pogodę, mieliśmy wspaniałą wiosnę, chociaż tam troszeczkę popadało, ale to, o tym nie wspominajmy. I naprawdę świetnie nam się tutaj pracowało, już tak jak to też zostało na konferencji wspomniane. Współpraca ze wszystkimi tutaj na miejscu, ze wszystkimi służbami. Łącznie z tym, że świetnie nas odbierano, jak wchodziliśmy do tutaj lokalnych knajpek, sklepów, aptek i witano nas wszędzie z uśmiechem, więc to bardzo miłe. No, Opole nas bardzo, bardzo ciepło przyjęło i pomagało nam naprawdę w wielu rzeczach. Jak to jest z filmem, serialem, to jest bardzo tkanka żywa i wiele sytuacji wydarza się na miejscu. I pamiętam taki dzień, kiedy też mieliśmy różne przeszkody i miasto nam bardzo pomogło w tym, żeby usprawnić ten dzień, żeby doszedł do pełnej realizacji, za co bardzo dziękujemy. A dla samego aktora chyba najważniejsze jest to, żeby unaocznić sobie to miasto, które jest jednym z bohaterów tak naprawdę całego serialu, bo oczywiście my jesteśmy postaciami w serialu Behawiorysta, ale tak naprawdę Opole jest osobnym bohaterem, którego trudno nie zauważyć, a którego tak naprawdę powinniśmy docenić i dla aktora jest to na pewno niesamowite przeżycie, bo unaoczniasz sobie też ten świat, który opowiadasz, że kręcimy oczywiście różne przestrzenie w różnych innych lokalizacjach, ale kiedy wychodzimy na ulicę Opola, czy też jesteśmy przy bardzo charakterystycznych miejscach tego miasta, to dla aktora jest to bardzo, bardzo ważne też również w tworzeniu całości serialu.